Dla Marynarki Wojennej to oczywiście pracujemy nad kompletem, czyli trzech takich właśnie kormoranów, tych niszczycieli min. Również pracujemy nad sześcioma holownikami, tak? Sześć holowników, przy czym dwa za chwilę będą zdawane, więc to jesteśmy w trakcie i się rozkręcamy. To jest nowy niszczyciel, ale najważniejsze jest to, że ten, który był zwodowany rok temu, bardzo dobrze się spisuje i dzisiaj potwierdzali to dowódcy, potwierdzali to marynarze. Widać było dzisiaj uśmiech na twarzach tych, którzy go budowali, widać było uśmiech na twarzach tych, którzy go odbierali. Wobec tego wspólna satysfakcja, ale też wspólna duma, że dla polskiej marynarki wojennej będzie w Polsce zbudowany niszczyciel min. Okręt przeznaczony jest do poszukiwania, identyfikacji i klasyfikacji min morskich do głębokości 200 metrów. Ponadto do oznaczania i niszczenia tych min, do przeprowadzania jednostek po oczyszczonych torach wodnych oraz do obrony przeciwminowej zespołów okrętów. Poza tym może również wykonywać wiele różnych czynności, takich jak stawianie min, jak walka z dywersją podwodną, udział w akcjach ratowniczych, udział w akcjach patrolowych. Dla każdego oficera marynarki myślę, że jest to marzenie, żeby objąć nowo budowaną jednostkę. System dowodzenia SCOT, który jest mózgiem na okręcie i wspomaga załogę w realizacji zadań bojowych, zbiera informacje ze wszystkich sensorów pokładowych i w ramach wypracowywania decyzji wspomaga realizację działań bojowych. Sonar, który jest głównym elementem detekcyjnym, odpowiedzialny jest za zbieranie i przetwarzanie informacji i wyświetlanie obrazu dna morskiego dla załogi po to, aby okręt był wyposażony w informacje o stanie dna, jakie czają się zagrożenia na dnie morskim. System obrony biernej to taki specjalny system, który jest w stanie uczynić okręt niewidzialnym, czyli taki płaszcz, który powoduje, że okręt jest niewidoczny dla min. Po co? No po to, żeby mógł okręt spokojnie realizować zadania bojowe, wykrywać, klasyfikować miny, żeby na końcu, jeśli mina zostanie zidentyfikowana i sklasyfikowana, dokonać jej neutralizacji. Neutralizacji przy pomocy ładunków do niszczenia min, także produkcji Centrum Techniki Morskiej.